Słowa Ewangelii według świętego Marka. Po swoim zmartwychwstaniu Jezus ukazał się 11 i powiedział do nich: idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony, a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Tym zaś, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą. W imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą. Węże brać będą do ręki i jeśli by co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą i ci odzyskają zdrowie. Po rozmowie z nimi Pan Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga. Oni zaś poszli i głosili Ewangelię wszędzie, a Pan współdziałał z nimi i potwierdził naukę znakami, które jej towarzyszyły. Dziś w kalendarzu liturgicznym przypada święto świętego Marka, Ewangelisty. Jego prawdziwe imię to Jan. Marek jest jego przydomkiem. Był nastolatkiem, kiedy w jego domu Jezus postanowił urządzić wraz ze swoimi uczniami ostatnią wieczerzę. Śledził Jezusa w noc zdrady. Widział jego krwawy pot w ogrójcu i pocałunek Judasza. Być może Jan Marek był również świadkiem, który ujrzał zmartwychwstałego Pana oraz został napełniony Duchem Świętym w dniu Pięćdziesiątnicy, gdyż również to wydarzenie miało miejsce w jego domu. Święty Marek stał się uczniem Chrystusa i towarzyszem świętego Piotra. Marek wiernie spisał dobrą nowinę, którą święty Piotr głosił katechumenom w wiecznym mieście. Dziś ta sama Ewangelia jest głoszona we wszystkich językach i w każdym miejscu świata. Święty Marek stał się narzędziem, którym posłużył się Bóg. Czy przyjąłem Jezusowe polecenie, aby głosić Ewangelię wszelkiemu stworzeniu? Czy raczej rozglądam się wokół siebie i czekam, aż inni podejmą to wezwanie? Każdy, bez wyjątku, jest wezwany do głoszenia Słowa Bożego, ale każdy we właściwy sobie sposób. Nie wszyscy muszą stawać na ambonie i nie wszyscy za Ewangelię są zobowiązani oddać własne życie. Czasem wystarczy niewiele. Podesłać komuś link do dobrego filmu na YouTubie, przyznać się do wiary przed innymi ludźmi, ale przede wszystkim żyć na co dzień tymi wartościami, które przekazał nam za pośrednictwem apostołów i ewangelistów Jezus Chrystus. Jaka jest moja decyzja?